Geralt? Co się stało? Jeszcze nic, ale coś się kroi. Filipa i Margarita chcą ze mną rozmawiać. Widzę, że nie tracą czasu. Nie podoba mi się to. Mi też nie. Założę się, że mają wobec mnie jakieś plany i właśnie chcą mi je łaskawie wyłożyć. Nie unikniesz tej rozmowy, ale jak chcesz, to mogę pójść z tobą. Przy tobie na pewno będą bardziej ważyć słowa. Nie byłbym tego taki pewien, ale co dwie głowy, to nie jedna. Chodź, miejmy to za sobą. Chciałyście ze mną rozmawiać? Z tobą, nie z Geraltem. Geralt zostaje albo wychodzimy oboje. Niech zostanie, Phil. Przecież i tak wszystkiego by się dowiedział. Dobrze. O ile nie będzie się wtrącał. Nie będę, dopóki Ciri nie zadecyduje inaczej. Zapewne pamiętasz, że Loża miała niegdyś wobec ciebie poważne plany. Miałaś odebrać nauki i stać się jedną z nas, ale niestety nie doszło to wówczas do skutku. Teraz zamierzamy odbudować Lożę i ponawiamy propozycję. Dołącz do nas. Tak jak wtedy? Mam wyjść za mąż za jakieś książątko i zostać waszą marionetką? Wtedy byłaś dzieckiem, a my źle oceniłyśmy sytuację. Teraz proponujemy ci partnerstwo. Równość w Loży to bzdura. Zawsze były te, które wiodły prym i te, które grzecznie przytakiwały. Mądrością czarodziejki jest umiejętność znalezienia dla siebie odpowiedniego miejsca. A tobie należy się miejsce najważniejsze. Musisz sobie uświadomić, że zostałaś stworzona do wielkich rzeczy. I dzięki współpracy z nami możesz je osiągnąć. Gdy tylko nauczymy cię kontrolować moc... Od tego mam Avalacha. I ty na to pozwoliłeś? Naprawdę wierzysz w jego czyste intencje? Nie ufam ani jemu, ani wam. Ale to nie ja się tu liczę. To Ciri decyduje. Wiedzący zawsze mają ukryte cele. Nigdy nie robią niczego bezinteresownie. Jesteś narzędziem w jego rękach, nawet jeśli teraz tego nie widzisz. My zapewnimy ci wiedzę i ochronę, ale sama będziesz sobie sterem, żeglarzem i okrętem. I w przeciwieństwie do Avalacha możemy to obiecać. Nie oczekujemy od ciebie w tej chwili żadnych deklaracji. Przemyśl, co usłyszałaś i porozmawiamy, gdy będziesz gotowa. Jeśli to wszystko, to... Musimy ruszać na Skellige i znaleźć słoneczny kamień. Avalach czeka w porcie. Co? Nie wiem. Nie chcę o tym rozmawiać. Muszę się przejść. Mam nadzieję, że... Nic jej nie będzie. Jest twardsza, niż nam się wydaje. Lepiej zajrzyj do Avalacha. Podobno chciał cię widzieć. Thank you.
Jeśli pomożecie obronić Ciri przed Dzikim Gonem, cesarz obejmie was amnestią. Mam nadzieję, że możemy ci ufać. Możecie. A co z Fringillą? Właśnie nie wiem. Muszę to wyjaśnić. Jeszcze się dobrze nie przywitałyście, a już snujecie intrygi. Widocznie taka już nasza natura. Dobrze usłyszałem? Namówiłaś cesarza, żeby darował im winy? Jeśli tylko pomogą nam obronić Ciri. Trochę mi się nie chce wierzyć, że przystał na taki układ. Jak nie chcesz, to nie wiesz. To twój problem. O co chodziło z Fringillą? Triss mówiła, że nie mogłyście się z nią skontaktować. Być może dlatego, że siedzi z Kutadwimerytem w lochu cesarza. Przynajmniej to właśnie sugerowała Rita. Rozumiem, że cesarz zapomniał ci o tym wspomnieć. Nie podoba mi się to. Nie tak się umawialiśmy. Jak to wszystko się skończy, będę musiała odbyć z cesarzem szczerą rozmowę. Chodź, wszyscy już na nas czekają. Geralt? To twój kolczyk, prawda? Czekaj, tak. Zgubiłam go lata temu. Gdzie go znalazłeś? W Kermoren, w łóżku. Wiesz, który? No tak. Stare, dobre czasy. Mówiłem ci kiedyś, że pięknie się rumienisz? Tak. Wtedy właśnie. Jak powiedziałam, stare, dobre czasy. To były moje ulubione kolczyki. Teraz, jak już mam obydwa, będę mogła je znowu nosić. Dzięki, Geralt. Bywaj. Masz chwilę? Jasne. Muszę lecieć. Dobra, potem pogadamy. Wszyscy już są, czekaliśmy tylko na ciebie. Wypływamy? Każ podnosić kotwicę. No to już wiemy, gdzie jest jego cesarska mość Emhyrfar Emrys. Jak to chce podbić Skelligę? Ale przecież wie, że tam są moi przyjaciele. Chcę ci ofiarować wyspy, razem z Cintrą i resztą cesarstwa. Niby jakie? Cesarz będzie musiał nam pomóc w walce z Gonem. I właśnie znaleźliśmy Fringillę w jego.
Pośpieszmy się z tym kamieniem słonecznym, bo widzę, że będziemy mieć co robić na Skaligę. Musimy też ściągnąć tu Fringille Vigo. Możecie mnie teleportować na okręt Emhyra? Bez szans. Ma silniejsze ekranowanie niż cesarska alkowa. Możemy spróbować się przebić. Fringilla jest nam potrzebna w jednym kawałku. Wiedzą, że tu jesteśmy? Czarodzieje Emhyra? Oczywiście. Gdyby sprawa z Fringillą była załatwiona, mogliby nam ją tu po prostu wysłać na małej łódce. Ale nie jest załatwiona. Cesarz obiecał zapewnić loży bezpieczeństwo, ale... Fringilla jest jego poddaną i formalnie dalej ciąży na niej wyrok śmierci za zdradę. Będziesz musiał sam się przekonać, jakie Emhyr ma względem niej plany, kiedy już znajdziemy sposób, żeby cię przerzucić na cesarski okręt. Sam się dostanę na okręt cesarza. W pław? Z mieczami na plecach? Strażnicy ustrzelą cię jak kaczkę, zanim zdążysz wyrecytować biały płomień tańczący na kurhanach wrogów. Nie panikuj, poradzi sobie. Spróbuj podpłynąć tam nocą, będziesz mieć większe szanse. A kiedy już tam dotrzesz, pokaż ten list jego cesarskiej mości. Może trzeba mu przypomnieć, co nam obiecał i co dostanie w zamian. Na razie nawet nie wiemy, czym jest ten kamień słoneczny. Stworzono go, by lud wzgórz mógł przywołać okręty NL. Teraz jest symbolem zaprzepaszczonej szansy na pojednanie dwóch ludów. Naprawdę nikt z was nie zna historii o Gelbanie i Dillian z białych okrętów? Opowiedz koniecznie. Uwielbiam elfie legendy. Gelban był wiedzącym z ludu Olch, który zakochał się w elfce Enseed. Dillian jednak odrzuciła jego miłość. Geralt chyba żartował. Za późno. Nie zaszkodzi, jeśli się tego dowiecie. W dniu, gdy białe okręty miały wypłynąć, Gelban podarował jej kamień słoneczny. Wierzył, że gdy minie trochę czasu, serce Dillian zmięknie. Prosił ją, aby użyła kamienia, gdy za nim zatęskni, a on przybędzie, choćby oddzielały ich całe światy. Brzmi dobrze. Wygląda na to, że nam ten kamień przyda się o wiele bardziej niż tej elfce. Bardziej mnie interesuje, czy będziemy w stanie użyć kamienia słonecznego. Wy? Nie. Ja? Owszem. Przy niewielkiej pomocy czarodziejek. Z których część dalej żyga pod pokładem, a jedna jest nieuchwytna. Skąd wiadomo, że kamień jest na Skellige? Z legend, elfi. Jest przechowywany w miejscu, gdzie przed wiekami przybiły białe okręty. Czyli na której z dziesiątych tutejszych wysp? No to świetnie. Pomówię z Myszoworem. A wiesz, gdzie go teraz szukać? Zapytam o niego w porcie. Stoją tam drakary Kracha. Ruszam. Powodzenia. Straszyć. Ciężko było ubić to cholerstwo? Niech topór twój nigdy nie pęknie. Wilku, widziałeś? Czarne psy próbują nas zastraszyć swoimi koślawymi krypami. Widziałem. Gdzie Myszowór? U Lugosa. Ankhreit na tronie ciągle go kole jak drzazga w życi. I teraz jak czarnych zobaczył, znowu mu się tym odbija. Druid pojechał rozmówić się z tym pustym łbem. Dołączę do Myszowora. Mam do niego sprawę. To idź. A jak zobaczysz tego durnia Lugosa, to mu jeszcze powiedz, albo nie. Druid wie, co gadać. Bywaj.
jak diabeł tam skrzydł. I najlepsza broń na nic, gdy słabe ramię się zastanawiają. Czego jeszcze chce kral? Nie wystarczy mu, że ma... Ale się... Nie będę klękać przed Ancrate, nigdy! Rozumiesz? Wolisz się bratać z czarnymi? Prędzej zbratam się z upiorami samego Myrchogu, niż pozwolę, żeby krach rządził całym Skellige! A co na to twoi ludzie? Pójdą za tobą, kiedy wszyscy jarlowie nazwą cię zdrajcą? Jesteś na mojej ziemi, druidzie. Bacz na słowa! A jak byś to nazwał, jeśli nie zdradą? Ujadasz, zanim zaczniesz kąsać? Krach przysłał cię po moją głowę? No to spróbuj ją sobie wziąć! Bradzich! Mam czekać. Yeah.
Chodź. Chodź, nie możemy tu zostać. Uwej, już starczy. Czekajcie, czekajcie. Ten jest naprawdę śmieszny. Tym się różnią Nilfgaard czy No, Geralt, widzę, że żadna zawierucha na Skellige nie może się odbyć bez twojego udziału. Wręcz przeciwnie. Chyba sporo mnie ominęło. To dzięki tobie krew z krwi Kracha zasiada na tronie. Wywołałeś małą wojnę domową. Z dawien dawna koronę Skellige zdobywało się przelewając krew. Od zwykłego uprawiania polityki różni się to tylko skanon. Jednak masakra podczas uczty w Caer Trolde była czymś innym. Skutkiem rzezi było kolejne wiedźmińskie zlecenie. Zlecenie przerodziło się w śledztwo. Śledztwo, które w rezultacie dało wyspom Skellige nową królową. Klan Drummond zaatakuje prędzej niż się spodziewaliśmy. Myślałem, że Krach wysłał cię, żebyś wynegocjował porozumienie z Lugosem. Porozumienie? Tylko Krach wierzył, że w tym momencie to jeszcze było możliwe. Czyli tak naprawdę nie popsułem ci szyków? Nie, tym razem nie. Śmierć Lugosa wiele zmieni. Jego kuzyn, który zostanie nowym jarlem, nie jest dobrym dowódcą. Ta wojna szybko się zacznie i szybko skończy. A ty po co wróciłeś na Skellige? Wiesz coś o Kamieniu Słonecznym? Podobno według legend znajduje się na Skellige. Najpierw maska Uroborosa, teraz Kamień Słoneczny. Potwory mogą spać spokojnie, skoro stałeś się poszukiwaczem skarbów. Nigdy nie interesowałem się elfami Ensid, ale może Skald Eivind będzie mógł ci pomóc. Kiedyś opowiadał mi o jakiejś niedostępnej jaskini, czy może ruinach. Gdzie go znajdę? Dzisiaj? Pewnie w Arinbjorn. Możesz też zapytać poławiaczy pereł Matiasa Rybie Płuco i Erlinga. Ostatnio nurkują przy cyplu nad zatoką od wschodu. Dzięki za pomoc. Geralt, jeszcze jedno. Przodkowie Matiasa i Erlinga 100 lat temu opróżniliby to miejsce, gdyby nie strzegły go magiczne bariery. Weź ze sobą czarodziejkę. Na pewno jakąś ze sobą przywiozłeś. Tym razem nawet kilka. Niech nas bogowie mają w opiece. Kim jest dla ciebie ta czarodziejka, Yennefer?